Dzień dobry, Bartłomiej Radziejewski. Witam serdecznie i zapraszam do Patrząc Realnie, w którym dziś o exposé starego premiera Tuska, staronowego premiera Tuska w nowych czasach i pytanie, jak to przemówienie ma się do realiów nowej epoki. Nie będę tu bardzo szczegółowo wchodził ani w kwestie międzypartyjnych sporów, ani w politykę wewnętrzną. Skupię się przede wszystkim na tym, co mnie od paru lat interesuje najbardziej, czyli kwestiach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ale o ogólnej wizji państwa i Polski też przez chwilę powiem. Interesujący wydaje mi się sam fakt i nieco paradoksalny, że mamy starego premiera w nowych czasach. Epoka się zmieniła, są zupełnie nowe realia, a wraca polityk, który rządził Polską w zupełnie innej epoce. Więc podstawowe pytanie brzmi, czy on jest w stanie się odnaleźć w tej nowej epoce? Czy jest w stanie przełamać nawyki, schematy z dawnych czasów. Wydaje mi się, że to przemówienie w Sejmie wtorkowe jest akurat dobrym dosyć prognostykiem. Znaczy Tusk objawił się w nim jako polityk, który czyta znaki czasu i widzi różnicę zasadniczą między tamtą epoką a tą. Bardzo dużo mówił o potrzebie powagi w niebezpiecznych nowych czasach. Dużo mówił o otoczeniu międzynarodowym, o turbulencjach geopolitycznych, o wojnie ukraińskiej, o kolejnych kryzysach, które się przydarzają, o zagrożeniu rosyjskim. To jest o kryzysie migracyjnym, także i potencjalnych kolejnych kryzysach migracyjnych. Nawet posłużył się określeniem, którego używam w mojej książce, cenowych wędrówek ludów. Także to wydaje się generalnie właściwa rama do tego, żeby mówić o tym, czym rząd zamierza, jakikolwiek rząd teraz zamierza się zajmować. To wezwanie do powagi było też ważne. Pytanie oczywiście, na ile będzie zrealizowane, ale to w każdym przypadku takie pytanie trzeba postawić, taki znak zapytania. W każdym razie po stronie plusów. Odczytanie znaków czasu, po pierwsze, po drugie, wskazanie na potrzebę powagi w nowych, niebezpiecznych czasach. Ale plusów było więcej w tym przemówieniu. Trzecia sprawa, wysoki priorytet dla obronności i sama nominacja dla Kosiniaka-Kamysza, kluczowego koalicjanta jako na ministra obrony. Oczywiście z wielkim pytaniem, czy się sprawdzi, będzie to wielki test dla niego, wskazuje na wysoki priorytet na obronność. Miejmy nadzieję, że będzie to w dużym kontraście do czasów Bogdana Klicha, które były mrocznymi czasami dla polskiej armii, czasami redukcji zapaści traktowania wojska jak pasożyta na finansach publicznych. Bardzo niedojrzałe, bardzo nieodpowiedzialne podejście, za które płaciliśmy potem przez wiele lat i jakoś do tej pory płacimy. Niemniej dzisiejszy Tusk wydaje się rozumieć wagę obronności i rozumieć potrzebę zbrojenia Polski w związku z tymi nowymi okolicznościami geopolitycznymi, nowymi niebezpieczeństwami. Wysoki priorytet nadał też Tusk w swoim przemówieniu polityce zagranicznej i mówił o potrzebie twardej walki o polskie interesy z jednej strony, a z drugiej odbudowy relacji, odbudowy pozycji Polski w Europie i w NATO. Znamy dobrze te hasła z jego wielu wieców poprzednich. Pytanie oczywiście, na ile będą wypełnione treścią, ale samo postawienie sprawy w ten sposób wraz z szeregiem innych akcentów, które się tu pojawiły, pokazuje na wyraźny zamiar porzucenia dawnej koncepcji polityki płynięcia w głównym nurcie polityki europejskiej, jak to dawno temu określił Radosław Sikorski, który też wraca na stanowisko ministra spraw zagranicznych. W tamtych czasach w ten sposób można było prowadzić politykę, choć i tak była to polityka moim zdaniem dalece niewystarczająco niewłaściwa, zbyt mało asertywna, ale dzisiaj Tusk podkreślał bardzo wyraźnie potrzebę walki, potrzebę nie dania się ograć w Europie, nie dania się ograć Ukrainie, walki o polskie interesy twardej i z Brukselą, i z Kijowem, jeśli będzie trzeba, ale w duchu jednak budowania dobrych relacji i zacieśniania sojuszy, zacieśniania przyjaźni międzynarodowych. To jest właściwe ujęcie sprawy, chociaż oczywiście bardzo ogólnikowe i czeka dopiero na wypełnienie treścią, ale też czeka na elementarne sprawdzenie.
W przemówieniu Tuska bardzo wyraźne były też akcenty takiego uniwersalizmu liberalnego. Prawa człowieka, praworządność, republikanizm jako uniwersalne wartości, których należy za wszelką cenę bronić czy budować je tak w kraju, jak i za granicą. Konflikt rosyjsko-ukraiński przedstawił Tusk jako starcie takie dobra ze złem, właśnie standardów liberalnych z autokratycznymi. Nie zgadzam się z tą wizją, ale oczywiście jest to coś, czego co trudno, żeby dziwiło w ustach polityka jakoś tam przyznającego się do liberalizmu politycznego. Pytanie, jaką treścią to będzie wypełnione, jest pytaniem zasadniczym, ponieważ jak część z Państwa wie, jestem zwolennikiem tez Johna Mearsheimera z Wielkiego Złudzenia. Uważam, że liberalne złudzenia dotyczące polityki zagranicznej, czy idealistyczne, może to jest lepsze słowo w Polsce, miały katastrofalne skutki dla Stanów Zjednoczonych, ale i dla całego Zachodu. Brak pragmatyzmu, brak realizmu doprowadził do obecnej sytuacji wielkiego wyzwania ze strony Chin i do szeregu innych problemów, do roztrwonienia amerykańskich zasobów, a Polskę na przykład do katastrofalnie błędnej polityki względem Białorusi, kiedy byliśmy w stanie, i to dość jednomyślnie, popierać opozycję demokratyczną, nawet jeśli była bardziej prorosyjska od Łukaszenki, i wpychać Białoruś coraz bardziej w ramiona Rosji, taką całkowicie absurdalną, ale bardzo właśnie idealistyczną czy liberalną polityką. Pytanie, czy Tusk będzie bardziej mówił o tych liberalnych wartościach w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, czy bardziej je realizował? Bardzo bym namawiał, żeby był pragmatycznym liberałem, tutaj pragmatycznym idealistą, i żeby mówił, żeby zjednywać sobie poparcie, ale prowadził politykę realistyczną. Tak na przykład robi Joe Biden, taka jest zasadnicza korekta amerykańskiego idealizmu politycznego w ostatnich latach. Bardzo bym namawiał polskich liberałów politycznych, żeby polskich idealistów, żeby w ten sposób też podeszli, żeby zrobili analogiczną, realistyczną korektę idealizmu politycznego. Zobaczymy, co Tusk i Sikorski i cała ta ekipa w praktyce w tej sferze pokażą. Ale było też sporo słabych punktów w tym przemówieniu. No przede wszystkim mglistość cały czas wizji i programu. To wszystko było bardzo ogólnikowe, bardzo miałkie. Pytanie, co za tym pójdzie. No, Tusk jest pragmatykiem. Wcześniej był pragmatykiem i teraz jest. Dostosowuje się do różnych warunków i to jest plus w tej nowej epoce, bo rzeczywiście i po tym przemówieniu, i po jego biografii politycznej można się spodziewać, że nie będzie się uparcie trzymał starych schematów, aczkolwiek pytanie o to, na ile jest w stanie przezwyciężyć pewne swoje nawyki i swojego obozu, jest aktualne, jest bardzo ważne. Natomiast mglistość, ogólnikowość raziła w tym przemówieniu, no i wydaje się, że trzeba oczekiwać czegoś znacznie więcej niż pisanych na kolanie 100 konkretów, do których ciągle Tusk się dzisiaj odwoływał. Inną słabością tego przemówienia było moim zdaniem niewyciągnięcie wniosków personalnych z afery wiatrakowej. Jako żywo nominacja dla pani Henik-Kloski, autorki tej słynnej poprawki wiatrakowej w niedawnej ustawie, no, jest ruchem dziwnym. Pytanie, jakie to będzie miało skutki dalej, to brzydko pachnie. Kolejna słabość to wątpliwości wobec CPK, aczkolwiek mam wrażenie złagodzone już istotnie. Tusk zdawał się mówić, że CPK będzie, tylko jeszcze nie wiadomo, czym będzie, bo wywłaszczenia, bo patrzenie na ręce, bo różne tam rzeczy. Pytanie, czy wystarczy determinacji, czy wystarczy przekonania do tego, żeby projekt CPK kontynuować? Ja uważam, że absolutnie powinien być ten projekt kontynuowany. Jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie modernizacyjne i komunikacyjne i jest polską racją stanu, żeby było to kontynuowane. Zresztą to nie był pomysł PiS-u, tylko dużo starszy. Jeszcze w czasach PRL-u taki pomysł się pojawiał, w różnych inkarnacjach wracał i za rządów poprzednich Tuska też. Nie dokładnie taki sam, ale zbliżony projekt chodził, tylko nigdy nie został
uruchomiony. Także też namawiałbym bardzo nową ekipę i nowego premiera, żeby przeprosić się z CPK na poważnie i nie tworzyć tutaj dwuznaczności, tylko zdecydowanie kontynuować lepiej, bez patologii być może jakichś, jakie tam były, jeżeli były, tak jak twierdzi nowa ekipa, może szybciej, sprawniej, ale kontynuować zdecydowanie. Kolejna sprawa to jest pytanie o to, co zrobi Lewica z edukacją, którą dostała, bo Tusk oddał Lewicy edukację, no i jako centroprawicowiec nie mogę się tym cieszyć. Znam praktykę Lewicy polegającą na marszu przez instytucje i spodziewam się, że tutaj duży marsz przez instytucje Lewica zrobi, że bardzo mocno wykorzysta ten resort, władzę nad tym resortem do tego, żeby forsować swoje postulaty ideologiczne i forsować swoich ludzi rozprzestrzeniać się w życiu publicznym. Nie podoba mi się to, no ale trudno też oczekiwać, żeby Lewica nic nie dostała w takim układzie politycznym. Z plusów jeszcze, wracając na chwilę do plusów, to wydaje mi się, że bardzo ważnym też elementem było, zapowiadanym już niejako przez Gazetę Wyborczą, która niedawno po latach kampanii na rzecz zwalczania, prawda, tej polityki pisowskiej na granicy polsko-białoruskiej, opublikowała tekst, z którego wynikało, że właściwie to wszystko były bzdury, to wszystko były jakieś manipulacje i polityka co do zasady pisowska była bezalternatywna. No i Tusk dzisiaj poszedł tą drogą dalej, to znaczy wcześniej nie było do końca jasne, jakie stanowisko może mieć nowy rząd w tej sprawie. Dzisiaj powiedział, że w pewnym sensie będzie bardziej pisowski tutaj od PiSu, to znaczy granica ma być szczelna, a jednocześnie ma być, nie ma być patologii typu afera wizowa i no to jest słuszne stanowisko, to jest stanowisko, z którego należy się trzymać i z którego należy rozliczać. Także interesujące generalnie rzecz biorąc przemówienie, dające nadzieję na to, że Tusk nie będzie realizował starych schematów w nowych czasach, że wyciągnął wnioski, że rozumie obecną sytuację, że dokonał istotnych korekt w myśleniu i w filozofii politycznej swojej. Zobaczymy, jaka będzie oczywiście realizacja. Papier wszystko zniesie, wideo, nagrania też wszystko zniosą. Pytanie, jakie będą konkretnie decyzje. No i tutaj początek w postaci afery wiatrakowej źle wróży generalnie, ale być może jeszcze dużo dobrego zobaczymy. No jest to generalnie rzecz biorąc, jeszcze jedna ważna sprawa, to znaczy akcent na politykę północną. W pewnym momencie Tusk, opowiadając o swoich pomysłach na politykę zagraniczną, wspomniał bardzo wyraźnie o krajach skandynawskich, o Szwecji, Finlandii, ale też Norwegii i innych Nordykach i wskazał na potrzebę budowania ścisłych relacji z tymi państwami i ścisłej synergii. To jest bardzo dobre. Ja mówię, jak niektórzy z Państwa wiedzą zapewne od dłuższego czasu, że mamy unikatową historyczną szansę na reaktywację polskiej polityki północnej i wciąż jest jeszcze czas w związku z ciągle kontynuowanymi tureckimi zastrzeżeniami co do szwedzkiej akcesji do NATO, żeby wykorzystać tę sytuację do zrobienia nowego otwarcia w relacjach polsko-skandynawskich. Ten rząd jest lepiej predestynowany do tego, dlatego że PiS był w sensie obyczajowym zbyt prawicowy dla tych krajów, dla elit politycznych tych krajów. One są bardzo lewicowe generalnie rzecz biorąc, to co może nam się podobać lub nie, ale jest to po prostu fakt polityczny. Centrolewicowy gabinet ma niewątpliwie lepszy punkt startu, także dlatego, że ma całkowicie odwrotne stanowisko w polskim sporze o praworządność, który też był ewidentną ością w gardle dla tych wszystkich w Skandynawii, którzy chcieli zacieśnienia relacji z Polską. To jest wspaniała synergia, wspaniały potencjał współpracy z blokadą polityczną. Z jednej strony duża sympatia kręgów wojskowych, geostrategicznych, z drugiej blokada polityczna. Ten rząd ma szansę to odblokować.
I bardzo dobrze, że Tusk zdaje się dostrzegać szansę na tym kierunku. Bardzo namawiam, żeby to wypełnić konkretną treścią. Generalnie rzecz biorąc, ten rząd ma, wydaje mi się, dobry punkt startu do tego, żeby wzmocnić polską pozycję na arenie międzynarodowej. Do tego, żeby z jednej strony odwojować te straty, które zostały poczynione na arenie europejskiej, ale też w samej konstrukcji dyplomacji, w tym obniżeniu standardów ambasadorów, no sytuacje, w których, prawda, systemowo wprowadzone, w których ambasadorowie nie muszą znać żadnego języka obcego, obniżenie kompletnych standardów, więc ponowne podwyższenie tutaj pewnych standardów jest możliwe, jest wskazane, ale też wyciszenie tych zbędnych konfliktów z jednoczesną korektą w stronę dużo twardsze niż to było w latach 2007-15 walki o polskie interesy na arenie międzynarodowej. To Tusk literalnie dzisiaj mówił i to jest dobry prognostyk, aczkolwiek zobaczymy, jak wypełniony w praktyce. No, wyzwań jest jednocześnie dużo więcej i mamy nowy system międzynarodowy, mamy wielkie wyzwanie chińskie, mamy zagrożenie rosyjskie, które każe myśleć zupełnie na poważnie o radykalnym przyspieszeniu zbrojeń. Powiedziałbym, że no, chciałoby się dużo więcej po takim przemówieniu. Chciałoby się jaśniejszego zidentyfikowania problemów, które przed Polską, ale też tego, jak mają być one rozwiązane, ale też szans, które mamy w tej sytuacji, na przykład jak chcemy zmonetyzować jeszcze nasze ostatnie minuty naszej wyjątkowej roli w wojnie ukraińskiej, czy tutaj jakkolwiek mamy szansę, jaki stosunek do Chin, jak sobie radzić z Chinami, co zamierzamy uzyskać w relacjach z Ameryką, prawda? Wiele pytań tutaj w ogóle nie zostało przez Tuska podniesionych. Pewnie będą dopiero w praktyce rządzenia wyjaśniane. Niemniej to było całkiem niezłe przemówienie i całkiem niezły prognostyk na nowe czasy. Można by spodziewać się po premierze z poprzedniej epoki, że będzie powtarzał schematy z poprzedniej epoki. Tymczasem usłyszeliśmy człowieka, który czyta znaki czasu, który stara się odpowiadać na ważne pytania niesione przez nową epokę i który deklaruje determinację, żeby się z nimi na poważnie mierzyć. No, oby tak rzeczywiście było. Przyglądajmy się i życzmy sobie wszyscy, niezależnie od tego, czy Tuska lubimy, czy nie lubimy, żeby powodziło mu się jak najlepiej jako premierowi, bo od tego zależy też pozycja Polski. Dziękuję za dziś. Zapraszam ponownie za tydzień. Zapraszam w międzyczasie na odpowiadając realnie na live'a w czwartek o 19:00. I przepraszam za lekki chaos z tyłu, ale właśnie przyjechała moja książka. Jestem w trakcie tutaj przerzucania tych wszystkich licznych egzemplarzy i podpisywania ich, także w międzyczasie nagrywam. Proszę o wybaczenie za ten element chaosu. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że wszyscy z Państwa, którzy kupili moją książkę w przedsprzedaży, dostaną ją zgodnie z obietnicą z podpisem już wkrótce. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.